Arkadiusz Kędziora z Sportywalki.org, ze mną Karolina Kowalkiewicz. Witam Cię serdecznie. Witam. Może na początku podejmę gorący temat ostatnich dni, Twoja walka z Joanną Jędrzejczyk. Powiedz mi, czy to jest poniekąd spełnienie Twoich marzeń, zawalczenie o pas największej, najbardziej prestiżowej organizacji na świecie? No to jest jedno z marzeń, ponieważ kiedy spełnia się jedno moje marzenie, sobie wybieram następny cel, kolejne marzenie i tak naprawdę mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Powiedz, czy uważasz, że jesteś na takim etapie, że jesteś gotowa na tą walkę, żeby przejąć pas? Nie, absolutnie nie. Rekord 10-0 mam wyssany z palca. Trzy ostatnie walki z rzędu wygrane z UFC tak samo, więc trenuję od 16 roku życia. Absolutnie nie jestem gotowa na tą walkę. Jasne. Powiedz mi, przygotowania do tej walki już się zaczęły? Tak naprawdę odkąd wróciłam z Atlanty po ostatniej walce miałam tydzień wolnego i już w połowie sierpnia zaczęliśmy treningi, tak naprawdę cały czas jestem w treningu. Do Nowego Jorku będziesz chciała pojechać, polecieć wcześniej, czy może przed samą walką dopiero? Nie, na pewno polecimy tak 2 tygodnie wcześniej, żeby dobrze się zaklimatyzować, jeszcze tam będziemy trenować, że na pewno polecimy trochę wcześniej. Jeśli mogłabyś powiedzieć parę słów o Joannie Jędrzejczyk, co byś powiedziała, jakieś jej mocne strony? No, w tym momencie jest najlepsza na świecie, to jest jej mocna strona. Ma fenomenalną stójkę, dobre zapasy i zasługuje na to miejsce, na którym jest. Właśnie, jeśli chodzi o tą stójkę, czy Twoim zdaniem ta walka, jeśli mielibyśmy zakładać, wejdzie w ogóle do parteru, czy raczej będzie się rozgrywać w stójce? To się wszystko okaże, to jest MMA. Ja będę gotowa w każdej płaszczyźnie. Jasne. Jeśli mogłabyś powiedzieć, z kim się przygotowujesz do tej walki? Trenuję w Łodzi w klubie Shark Top Team pod okiem Łukasza Zaborowskiego, Emila Grzelaka i Dawida Popowskiego. No dobrze, to nie będę Cię już męczył, także dziękuję bardzo. Dziękuję.